Witamy po krótkiej przerwie. Ze mną mój gość Paulina Lupa, stylistka. Dzisiaj ze swoimi gośćmi. Tak. Duża gromada, którą my już za chwilę Państwu przedstawimy. Ale dzisiaj wyjątkowy temat. Będziemy rozmawiać między innymi o wyborach Miss dla tych najmłodszych. No właśnie, jaka jest opinia na ten temat wśród Polaków? No można powiedzieć, szczególnie po tym programie amerykańskim, który w tej chwili w telewizji można oglądać, że no niestety bardzo negatywnie to wpływa po prostu na decyzje rodziców o tym, żeby takie małe dziewczynki brały udział w ogóle w wyborach, bo oczywiście wybory mistera też bywają, ale może rzadziej. Także ja z tymi jakby swoimi dziewczynkami z małą Miss jakby przełamujemy ten kanon, że to wcale nie musi tak być, tak? Że to nie na tej zasadzie się to odbywa. Wybory Miss są bardzo naturalne, zresztą dzieci nie są jakoś nie wiadomo jak tresowane, bo to też nie o to chodzi. Nie ma tam jakichś nie wiadomo jakich makijaży, tak? Są naturalne, są jakby... Czy najważniejsze jakby w tym wszystkim jest, żeby uczyć je odwagi, żeby uczyć je wyjść na scenę, żeby uczyć je po prostu tego kontaktu ze sobą wśród publiczności. Mhm. I fajne to jest, ponieważ no, jak tak widzę te dzieci czy dziewczynki w późniejszym okresie, to one rzeczywiście tej odwagi takiej nabierają. Mhm. Tak? I gdzieś tam z wyborów Miss później można przechodzić, czy to pokaz mody, czy to jakaś reklama, no różniście. Mhm. Często bywa tak, że rodzice mówią o tym, że faktycznie to oni chcieliby stać na podium, chcieliby być na wybiegu, im się być może nie udało, dlatego posyłają na ten wybieg swoje dzieci. Często tak było, że za naszych czasów nie było takich możliwości. Teraz dzieci mają o wiele więcej ten, ale już na castingu sprawdzamy, tak? Czy to jest tylko marzenie rodzica czy rodziców, czy babci, z którą przyjeżdża dziecko, czy po prostu rzeczywiście to dziecko chce. I już na tym etapie jakby są eliminowane dzieci, które tak naprawdę nie chcą być, tylko no, jest to spełnienie jakichś tam marzeń, marzeń rodziców. Właśnie kiedyś rodziców, nie? Mhm. Tutaj na naszym pierwszym zdjęciu miejsce właśnie tak, wybory Miss Mała Wiklinka w Nowym Tomyślu przy wyborach dużych i dorosłych dziewczyn, czyli wyboru Miss Polskiej Wikliny. Pierwszy raz w roku zrobiliśmy takie wybory właśnie przy tej imprezie, no i jak to sam burmistrz powiedział, to był strzał w dziesiątkę. Naprawdę było o wiele większe zainteresowanie tymi wyborami niż tymi dorosłymi, co nas naprawdę zaskoczyło i zdziwiło. No i oczywiście jesteśmy proszeni o to, żeby kontynuować te wybory, więc mam nadzieję, że do tego dojdzie i w tym kierunku idziemy, nie? A dzieci w jakim wieku mogły się zgłaszać? Od 4 do 11. Czy dziewczynki, czy też chłopcy? Nie, tylko dziewczynki od 4 do 11. To był jedyny warunek, który po prostu trzeba spełnić. Wiadomo, że zawsze musi być z jakąś osobą dorosłą, tak? Z jakimś opiekunem, czy to z rodzicem. Dziewczynka, którą możemy podziwiać się na zdjęciu, dzisiaj zresztą jest z nami w studiu i siedzi tutaj na tej białej kanapie. Będziemy Angelika. Z Angeliką jeszcze oczywiście rozmawiać. To jest pierwsze zdjęcie, ja już pokazuję kolejne. Tak, tu mamy Oliwię, też jest z nami w studiu, więc zaraz będzie można ją sobie zobaczyć. Zwariowana, pewna siebie, ale jednak wystąpienie na samej scenie, jednak ja bardzo, bardzo widziałam, jak dzieci się zmieniają, jak widać tą tremę, po prostu to może nie, że przerażenie, tylko takie skupienie ich wręcz na tych wyborach. A czy tutaj na tych wyborach również osobowość i charakter też ma znaczenie, bo wiem, czy na wszystkich wyborach, czy nawet w programie znanym już teraz w całej Polsce, Top Model, zawsze jednak jurorzy zwracają na to również uwagę. Tak, tutaj jest, to też się liczy? Jest to ważne, ale nie tylko zwracamy uwagę na to, że to muszą być dziewczynki, które bardzo mocno zwracają na siebie uwagę, bo często nawet te dziewczynki, które są mniej pewne siebie, czy wręcz takie wycofane, z czasem jakby przy tej pewności siebie, uczeniu się tego o sobie, rozwijają się i widać tą przemianę. Mhm. Chciałam się też zapytać, jeśli chodzi o to, już mamy kolejną dziewczynkę, jeśli chodzi o stylizację, czy one również są dobierane na miejscu, czy przez rodziców jeszcze w domu? To znaczy, ja zawsze nadaję jakiś temat, tak, że na przykład tutaj mieliśmy sukienki, miały być sukienki i kolorami takimi, którymi można jakby w tym momencie brać udział,
mają brać udział, no to jest kolor biały, różowy, granatowy, coś od tych. No i rodzice spełnili ten warunek, no i każda z tych dziewczynek prezentowała swoje ubrania. No niestety, no mamy problem w ogóle w Polsce z tymi ubraniami dla dzieci, z tymi firmami. Są albo bardzo duże firmy, które na przykład no, nie chcą współpracować przy takich imprezach, nie wiem dlaczego. Albo są właśnie małe firmy, które są tylko, sprzedają te ubrania, a na przykład no, nie pozwolą sobie na to, żeby je wypożyczyć czy pokazywać, bo to już będą używane. No i robi się po prostu problem, także no mam nadzieję, że uda nam się znaleźć też jakąś firmę do kolejnych wyborów, no ale można było tutaj, rodzice zagwarantowali to, także fajnie. I kolejne zdjęcie, kolejne miejsce, czy ta również jest pośród nas dzisiaj? Tak, oczywiście, to są wszystkie dziewczynki, które są właśnie z tych wyborów, także zaraz sobie z nimi porozmawiamy. One akurat wychodziły w dwóch stylizacjach, czyli właśnie w sukienkach i w strojach dziennych. Uh-huh. Że możemy sobie ze spokojem tak przejść, każda miała oczywiście numerek. Tak. Także miały te numerki, po których można było po prostu na nie głosować. Także było jury, składało się z ponad 20 osób, więc wszyscy byli tak zachwyceni i fajnie. Czy też musiały się w jakiś sposób same zaprezentować, cokolwiek powiedzieć? Nie, tutaj tylko... w tym przypadku zrobiliśmy w ten sposób, że to konferencjer mówił na ich temat, ponieważ no, jednak wiek od 4 do 11 to jest duża różnica i ta trema mogłaby spowodować, że... No nie chcieliśmy ryzykować. Trema zejść, prawda? Tutaj ten strój już bardziej codzienny. Tak, i każda z nich miała właśnie taką opaskę, którą notabene sama szyłam, żeby był taki charakterystyczny, super. Taki charakterystyczny jakiś element do tego stroju. No i każda z nich dostała oczywiście to na pamiątkę. Także, i kolejna. Tak, każda tutaj się prezentowały niesamowicie, zresztą bardzo naturalnie. Mi też o to chodzi, żeby one były bardzo naturalnie, a nie wyćwiczone, tak? Także próba była generalna. Czy to były takie pierwsze właśnie podejścia, pierwsze próby, jeśli chodzi o dziewczynki na wybiegu? W większości tak, ale na przykład też jest właśnie Oliwia, ona już brała udział w pokazach mody, także czy właśnie Angelika też brała udział, także już gdzieś tam to... No już miały jakieś tam po prostu doświadczenie. A jaki jest wiek, jeśli chodzi o te dziewczynki, przedział wiekowy? No od 4 do 11. Od 4 do 11, to jest jednak duża różnica. Jeśli cofniesz, to zaraz sobie zresztą zobaczysz. Jest możliwość, czyli mamy od 4 i tu jest do 11. One są czyli ustawione od tego wiekowo. Najmłodszego tak. Do najstarszego. Tak, dokładnie. I tutaj już królowa. A tutaj mamy tak, królową Misk, mała wieklinka, która została wybrana, dzisiaj nie mogła z nami tutaj być. No dziewczynka była mocno zaskoczona, ja się obawiałam troszeczkę, czy nie będzie tak, że się dziecko rozpłacze, tak? Ale okazało się, że nie, że ona do końca się trzymała i naprawdę dała radę. Mama była bardziej zaskoczona, podekscytowana tak, niż ona, ale bardzo fajnie. Tutaj właśnie była z tą naszą dużą Miss, czyli Miss Wikliny. A tu już mamy inne zdjęcia. To są sprzed dwóch lat zdjęcia, jak dzieci brały udział w pokazie mody, znaczy to są kandydatki na Miss, tak? Miss Wikliny, a dzieci po prostu jakby pokazywały również tą modę z KKS Lech. Mhm, modę dziecięcą w tym przypadku. Tak, jest też Kuba oczywiście, no bo to nie tylko... Kuba też jest dzisiaj w studiu w szarej koszulce, oczywiście. Zaraz będziemy mieli okazję z nim porozmawiać. Tak. I no. najmłodszy też jest z nami, no teraz tam siedzi, ale to też za chwilę. Tutaj ile miał lat? No 8 miesięcy. 8 miesięcy, czyli pierwszy raz na wybiegu. Dokładnie. Już w wieku 8 miesięcy i tutaj już tak, kolejne tutaj, spotkanie. Tutaj mamy na jarmarku w Nowym Tomyślu, mieliśmy pokaz mody. Kuba akurat pokazuje ubrania firmy Cocodrillo. No także też tam, jak dobrze pamiętam, 10 czy 12 dzieci było, także... Także dzieci pokazywały. No też Oliwia między innymi, która jest z nami. Jest to jest Angelika. Taka pewność, że właśnie występujemy, już jesteśmy na scenie, pokazujemy jakieś produkty w wieku 10, 5, 6 lat. Czy mamy tą pewność, że tak dalej będzie w jakimś stopniu rozwijała się nasza kariera? Bo oczywiście w tym wieku, w wieku dziecięcym, o tym jeszcze decydują nasi rodzice, nasi prawda? Nasi rodzice, ale oczywiście dzieci muszą też chcieć, tak? No bo nie da się ich zmusić po prostu do tego. Ale co najważniejsze jest właśnie, czy rodzice chcą, tak? No bo to jest kwestia gdzieś zawieźć, gdzieś podwieźć, gdzieś, tak jak dzisiaj, tak? Trzeba było przyjechać do studia. Duże zaangażowanie tak, ze dokładnie. Strony rodziców. Więc mam nadzieję, że będą sobie to kontynuować i to gdzieś tam się później
jakby to powiedzieć, zakończy większymi sukcesami, można powiedzieć. Tak jak ja pamiętam za moich czasów program 50-15 i teraz dopiero gdzieś tam te dzieci gdzieś koło tam naszego wieku wybijają się, czy wracają, czy ta kariera ich po prostu ewoluowała wręcz do tego stopnia. Nie? Tutaj jeszcze ze sobą mamy katalogi. Tak, tutaj mam katalog na przykład właśnie z Lecha. Także tu możemy zobaczyć, jaki jest przekrój, tak? To jest na przykład właśnie Kuba, który po prostu brał udział też w tych zdjęciach i wiele, wiele innych dzieci, które po prostu, no jak widać, jeszcze takie maluchy. Nawet takie najmłodsze. Tak, nawet takie maluchy, no bo no wiadomo, że ubrania jest lepiej pokazywać na ludziach, na dzieciach w tym przypadku, niż po prostu tak na, jak to się mówi, na sucho. Uh-huh. Tak, żeby takie, nie były takie martwe te ciuchy, prawda? Uh-huh, uh-huh. Także no, to tak z katalogu. No. Czyli będziemy się starać, żeby faktycznie Polacy zaakceptowali to i żeby korzystali z tych możliwości, podarowując te możliwości tak, swoim dzieciom. Tak, że reklama nie jest czymś złym. Wręcz bym powiedziała, że reklama to przygoda. Tylko właśnie kwestia jest pilnowania, tak, na jakich to jest warunkach, jakie firmy to robią, czy są to osoby też jakieś... Też nic na siłę, tak. Oczywiście, tak jak o czym wspomniałaś, żeby mimo wszystko, bez względu na wiek dziecka, porozmawiać z nim na ten temat, czy wyrazi ochotę, zgodę na to, żeby w takiej reklamie, dokładnie, w takim przedsięwzięciu, czy to dokładnie pokaz mody wziąć udział. Oczywiście. Super, dziękuję serdecznie za rozmowę. Moi drodzy, my oczywiście do rozmowy jeszcze z Pauliną Lupą i gośćmi powrócimy, a teraz zapraszamy Państwa na króciutką przerwę.